Aksza Dacka, Marta Sutor. Tak, i dzisiaj z nami na kanapie Iryna Melcy. Cześć. Cześć, bardzo aktorka filmowa, serialowa, telewizyjna, znana z takich produkcji jak 1670, Skazane czy Sonata. I również pilatesiara, instruktorka pilatesu, propagatorka zdrowego stylu życia i myślę też, że zdrowej relacji z samą sobą. Próbuję. Zaraz pogadamy o tym. No. I co, zaczniemy od 1670, bo z tym jesteśmy najbardziej na świeżo, gdzie zagrałaś taką, albo inaczej, zostałaś ucharakteryzowana na niezbyt urodziwą chłopkę. I chciałyśmy się zapytać, jak ci się to grało? W sensie, czy lubisz grać brzydkie postaci? Czy to jest dla ciebie... Nieurodziwe. Nieurodziwe. Czy to jest dla ciebie fan, czy... No nie, to był ogromny fan. Tak czuję, że ja po prostu też uwielbiam tę formę, w której żeśmy to 1670 próbowali zrobić. Znaczy nie, no to wyszło bardzo fajnie. Czyli jakby takie, wiecie, na pograniczu takiego żenady trochę i jakiś taki, że to jest taki żart, ale no to są sceny komediowe, które ten żart wynika jakby właśnie z tego też czasem, jak my wyglądamy, co się z nami dzieje i jakby na tym całym świecie, który nas otacza. No i wracając do tego pytania, które zadałem.